I proszę Państwa, kolejny punkt zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2012 dotyczy zmian w planie wydatków w działach 700, 758 i 900 projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 984. Czy tu wpłynęło jakieś poprawki? Pani dyrektor, nie widzę. Zatem przystępujemy do głosowania według druku nr 984. A przepraszam, że pani patrzy, może pan sprawdzić, bo nie ma problemu tej chwili sam. I dlatego jestem sposób, że będzie się przycisk zupełnie zepsuł. Zatem będziemy głosowali wniosek o odstąpienie. Ale momentu, bardzo proszę dać mi szansę, bo może ja się tutaj odrzuceniem. Chciałbym zabrać głos? Nie widzę. Zatem najpierw, proszę Państwa, przedyskutujemy odstąpienie.
od drugiego czytania. Bardzo proszę o przygotowanie urządzenia. Tak, za głosem, przeciw, bardzo proszę, nie widzę. Głosujemy. Kto z Państwa jest za wnioskiem o odstąpienie od drugiego czytania? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Panie radny, zdarzyć się może każdemu i panie radnej Maliszewskiej również. No coś na tym urządzeniu, jak odpowiedź radny dzisiaj. Dziękuję uprzejmie, więc ostatnią kropkę z biała pana radnego Kurynowicza. Mam nadzieję, że też będzie tak chwilę. Wysuniemy się. Jesteśmy w trakcie głosowania, przypominam, wniosku o odstąpienie od najwyższego wyboru numer 985. Dziękuję. Wszyscy wzięli udział w głosowaniu, tak? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wybór. Proszę Państwa, 38 za, 0 przeciw, 1 osoba się wstrzymała, zatem wniosek został przyjęty. W tej chwili mamy poprawkę pana radnego Kośminera przed głosowaniem tejże uchwały. I proszę, czy w tej sprawie poprawki jeszcze mają jakieś uwagi? Jeśli nie ma, zatem przystępujemy do głosowania poprawki pana radnego Kośminera. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Już wymieniamy, panie radny, już. Jesteśmy w trakcie głosowania poprawki pana radnego Kośminera. Czy pan radny wniosek jest gotowy? Dziękuję. Czy wszyscy wzięli Państwo udział w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wybór. Poprawka radnego Kośminera uzyskała za 29, 1 przeciw, 9 wstrzymujących się. Zatem została poprawka przyjęta. W ten sposób, proszę Państwa, głosujemy całą. Proszę o wybór. Proszę o wybór. Dziękuję. Proszę Państwa, zatem głosujemy uchwałę wraz z poprawką pana radnego Kośminera. Proszę o przygotowanie urządzenia do głosowania. Głosujemy. Kto jest Państwa radnym za przyjęciem uchwały według druku 985? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wybór. 39 za, 0 przeciw, 1 wstrzymująca. Zatem stwierdzam, że uchwała została podjęta. I proszę Państwa, kolejna uchwała zmiany budżetu miasta Krakowa na rok 2012 dotyczy zmian parę wydatków w działach 710, 750, 801, 854 i 921. Projekt podstępny miasta Krakowa, druk nr 296. I tu mamy autopoprawkę doręczoną 23 zgodnie z harmonogramem dzisiejszym czasowym i również mamy poprawkę pana radnego Kawanka, też doręczoną zgodnie z czasowym harmonogramem. Proszę panią dyrektor o zabranie tej kwestii głosu. Proszę Państwa, zatem mamy sytuację następującą. Zacznijmy oczywiście od odstąpienia od projektu. Pan radny Kabranek, bardzo proszę. Jeszcze tak poprawki. Proszę o przyjęcie. Proszę Państwa, Szanowna Pani Dyrektor, Szanowny Panie Przewodniczący, żeby nie przedłużać. Po pierwsze przepraszam za formę tej poprawki, ale na sporządzenie miałem dokładnie 4 minuty. No nadal zdałem, ale to po
Przepraszam, 4 minuty miałem. I również przepraszam za błąd ortograficzny, którym się wprawił, ale to również wynikało z pośpiechu. Także proszę o wybaczenie. Proszę o wybaczenie. Jeżeli chodzi o opinię pana prezydenta, proszę państwa, jest jeszcze czas do końca roku, żeby to zadanie w tym zakresie zrealizować, ponieważ jest ponad 2,5 miesiąca, wszystkie remonty w szkołach i przedszkolach trwają w czasie wakacji, także mieszczą się w okresie dwumiesięcznym, to raz, a dwa, przynajmniej teoretycznie są pieniądze na to zadanie, jako że pieniądze były przeznaczone na środki na przyjęcie do nauczycieli. W związku z powyższym zakładam, że mamy te pieniądze, no bo z czego te pieniądze do nauczyciela musimy płacić. I trzecia sprawa, jeżeli na wynagrodzenia na nauczycieli brakuje, do doświadczenia pani dyrektor cytuję z pamięci, 40 milionów, to po tej poprawce będzie brakowało 41 milionów, wielkiej różnicy, niecałe 41, wielkiej różnicy to tak czy siak nie robi, a tak jak mówię, to zadanie, mówiłem i mówię, to zadanie ciągnie się od 7 lat i uznaję, że po prostu realizacja tego zadania w tym roku jest tylko i wyłącznie kwestia dobrej woli pana prezydenta i jego urzędników, nic innego. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, dziękuję. Proszę państwa, w zasadzie my powinniśmy tutaj już tak długo dyskutować, no ale jeżeli jeszcze pani rada Patera, proszę uprzejmie, tak dopuszczam, ale krótko i zdjęcie. Sądzę, że chyba każdy powstanie w swoim stanowisku. Proszę państwa, ja chciałam poprzeć poprawkę pana radnego Andrzeja Kabranka, przypominając państwu, że co roku dzisiaj w naszym mieście około 7 tysięcy dzieci. W związku z tym brakuje nam w dalszym ciągu miejsc przedszkola, bo przedszkola, bo mamy tylko 16,5 tysiąca samorządowych przedszkola. To, co zabezpieczają przedszkola niesamorządowe, także nam nie wystarcza. I około 3 tysiące dzieci nie ma w ogóle miejsca. Pomimo propozycji o pójściu dzieci 6-letnich do szkół, rząd nasz ma pomysł taki na to, aby mogły do przedszkola chodzić także dzieci 2-letnie, a zatem miejsca te w dalszym ciągu będą potrzebne i będą nam potrzebne przedszkola. I to jest sprawa rządu także. Dziękuję pani radnej. Proszę państwa, przystępujemy do głosowania wniosku o odstąpienie tego zdania. Kto jest głosem za, kto jest głosem przeciw? Nie widzę, zatem proszę o przygotowanie głosowania. Dziękuję. Kto z państwa jest radny za odstąpieniem od jego czytania wnioskiem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wybór. 34 za. 3 przeciw, 0 wstrzymujących, 0 niewierzących. Głosowanie przeciwko tak przyjęte. Zatem proszę państwa, możemy przystąpić do głosowania poprawki pana radnego Kabranka w tym momencie. Bardzo proszę, czy jeszcze w tej kwestii ktoś chciał zabrać głos? Pan radny Ścigalski, proszę. A urządzenie nie działa, to będziemy już prosimy tam naszą obsługę techniczną, aby sprawdzić urządzenie pana radnego Kabranka. Pana radnego Ścigalskiego. Proszę bardzo, wymieniamy. Za chwileczkę będziemy głosować, proszę państwa, poprawkę pana radnego Kabranka. Czy wszystko w porządku? Bo na ustu już będzie. Jest pani radna wszystko? Dziękuję. Proszę państwa, proszę o głosowanie poprawki pana radnego Kabranka. Kto z państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy państwo wzięli udział w głosowaniu? Jeszcze pan radny Zorzenowicz będzie chciał zagłosować? Proszę uprzejmie. I jeszcze radny Komarek ma problemy. Bardzo proszę. Już? W porządku? Jesteśmy w trakcie głosowania poprawki pana radnego Kabranka. Proszę bardzo, czy pan radny Komarek jest w porządku? Dziękuję. Proszę państwa, czy wszyscy wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wybór. 31 za, 5 przeciw, 3, 2 wstrzymujące. Zatem poprawka została przyjęta.
głosujemy w tej chwili całą uchwałę według druku nr 986 wraz z poprawką pana radnego Andrzeja Badanka. Proszę o przygotowanie urządzenia i autopoprawką, przepraszam, oczywiście wcześniej przyjętą, wcześniej przesłaną wszystkim radnym 23 października. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych jest za tą uchwałą wraz z autopoprawką i poprawką pana Andrzeja Badanka? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kto jest... Kto jest... Jeszcze